Może dla niektórych to jest zaskoczenie, ale przyjaciela wybieramy. Wybieram sobie przyjaciela, szukam cały czas, kto może być moim przyjacielem. I dobrze, jak przyjaciela mogę wybrać z dużego grona swoich znajomych, dobrych znajomych, z którymi już jestem zżyty, których już znam. W zasadzie pierwsza osoba, którą powierzył mi Bóg pod opiekę, to jestem ja sam. Ja muszę się o siebie zatroszczyć. I w tej trosce o siebie muszę też bardzo uważać, jak będę kogoś wpuszczał do najbardziej intymnych zakamarków swojego życia. Nie mogę tam wpuścić kogokolwiek. Nie mogę nam wpuścić kogoś, kto nabroi, kto na rozrabia, kto mnie będzie ranił cały czas, kto mnie będzie wykorzystywał w jakiś sposób. Tam mogę wpuścić tylko kogoś, kogo jestem w miarę pewny. Dlatego z dużego grona swoich znajomych wybieram kogoś na przyjaciela i zgadzam się, tak jak chce Ernest Rivo, zgadzam się na to, żeby ten wybór był poddany próbie, żeby życie przyniosło jakąś sytuację, która wypróbuje naszą przyjaźń. Wtedy możemy mówić o tym, że to jest wypróbowany przyjaciel. Mam wypróbowanego przyjaciela, jest przyjaźń po próbie. Ale żeby dokonać tego wyboru, to potrzebuje duże grono znajomych, dobrych znajomych. Czasami zbyt szybko tych znajomych nazywamy przyjaciółmi. To jeszcze nie ma powodu, że nazywać ich przyjaciółmi. Nie może przyjaciela znaleźć samotnik, który żyje w izolacji, nie zna nikogo. Po pierwsze jeszcze nie umie budować jakichś więzi głębszych, bo mając znajomych, buduje jakieś więzi, pierwsze więzi. A po drugie, takie wyizolowanie, taka samotność powoduje, że człowiek jest bardzo zgłodniały, jest zbyt wygłodniały. I wtedy na przyjaciela rzuci się i będzie z niego wysysał. Wysysał wszystkie jego soki życiowe. A jeśli ma wielu znajomych, dobrych znajomych, to może na tych dobrych znajomościach się oprzeć i zacząć budować przyjaźń z jednym wybranym człowiekiem i zgodzić się na to, że ta przyjaźń będzie też poddana próbie. I czasami będzie trzeba czekać, czasami ta osoba nie będzie jeszcze gotowa na przyjaźń, a czasami ja nie będę gotowa na przyjaźń. Będę musiał coś ze sobą zrobić, żeby umożliwić przyjaźń, żeby otworzyć się na przyjaźń.